Cześć, Dino! Czy chciałbyś uruchomić naszą maszynę i dowiedzieć się, czego się nauczymy dzisiaj? Zatem zobaczmy! Aha, mistrzostwa piłki nożnej nadchodzą, zatem będziemy się uczyć o zasadach gry w piłkę. A do tego będziemy mieć prawdziwą piłkę. Tak jak przewidywałem, będziemy się tego uczyć na prawdziwym boisku do gry w piłkę nożną. Hej, przyjaciele! Cóż za piękny dzień na spędzenie go na podwórku! Mistrzostwa świata w piłkę już nadchodzą i też chcielibyście pograć? Ale czy wiecie, jakie są zasady gry? Są całkiem proste! Zacznijmy od pierwszej zasady! Gracze muszą strzelić gola do bramki przeciwnej drużyny! Za każdego gola drużyna dostaje jeden punkt! Proste, prawda? A teraz zobaczymy, jak wam pójdzie. Doskonale! Zatem możemy teraz porozmawiać o następnej zasadzie. Można grać używając tylko swoich nóg i główki. Piłki nie możecie dotknąć ręką. Także musisz się pilnować, Dino. Rozumiem, nie jest łatwo pamiętać wszystkie zasady, ale z czasem wejdą wam w nawyk. Chwila, moment, moje dinozaury. Myślę, że to odpowiedni moment nauczyć się trzeciej zasady. W tej grze nie można popychać ani podcinać przeciwników. Piłkę można odebrać przeciwnikowi, ale tylko używając nóg. A nawet wtedy musicie być ostrożni. Wspaniałym gestem jest przeproszenie się za to. Dobrze, a teraz powtórzymy wszystkie zasady, żeby się upewnić, że je zapamiętaliście. Dobrze, a zatem co musicie zrobić, żeby zdobyć punkt? Zgadza się, musicie strzelić gola przeciwnikowi. A którymi częściami ciała można odbijać piłkę? Zgadza się, Dina, swoimi nogami i główką. A teraz najważniejsza zasada, której trzeba się trzymać grając w piłkę nożną, to czego nie można robić na boisku? Zgadza się, nie można popychać ani kopać swoich przeciwników. Można natomiast odbierać im piłkę, kiwając ich. Jest jeszcze jedna bardzo ważna zasada, prawdopodobnie jeszcze ważniejsza niż te wszystkie trzy. Już domyślacie się, jaka to zasada? Należy zachowywać się sportowo, to znaczy grać fair play. Haha, doskonale, moje dinozaury. Teraz możecie sobie pograć mecz. Do zobaczenia. Cześć, Dino. Cześć, Dina. Jak dobrze was widzieć. Czy chcecie nauczyć się czegoś nowego dzisiaj? Zatem uruchommy naszą maszynę i dowiedzmy się, czego się dzisiaj nauczymy. Już nie mogę się doczekać. O, to kolory. Owoce? Będziemy się bawić kolorami owoców. Tylko ciekawe gdzie? W parku. Będziemy uczyć się kolorów owoców w parku. Fantastycznie. Zatem ruszajmy w drogę. A to co? Mikser i urządzenie do robienia lizaków? Będziemy uczyć się kolorów, robiąc lodowe lizaki. Dobrze, zacznijmy od tego żółtego banana. Jak ci smakował ten żółty lizak, Dino?
A teraz zróbmy coś z tą pomarańczową marchewką. Dina, czy widzisz tutaj pomarańczową marchewkę? Wspaniale, Dina! I jak ci smakuje ten pomarańczowy lizak, Dina? Jest też bardzo zdrowy. Dino, czy mógłbyś znaleźć czerwoną truskawkę? Czy jesteś pewien, Dino? Okej, zatem zróbmy naszego loda. Jak ci smakuje, Dino? Chyba dlatego, że wybrałeś zielony brokuł zamiast czerwonej truskawki. Zrobimy tego czerwonego lizaka z truskawki? Dina, może ty spróbujesz tym razem? Doskonale! Dina wybrała czerwoną truskawkę i zrobiła z niego loda! I jak ci smakuje, Dina? Powtórzmy teraz wszystkie kolory! To jest żółty. To jest pomarańczowy. Ten jest zielony. A ten czerwony! Świetnie, moje dinozaury! Do zobaczenia następnym razem! Hej, Dino! Czy chciałbyś dzisiaj się pouczyć i pograć w domino? Doskonale! Więc zaczynajmy! Zobacz, Dino. Czerwone domino uformowało literę A. Świetnie. Zobaczmy, jakie inne literki możemy znaleźć. Zielone domino formują literę B. Doskonale. Kontynuujemy. Zobacz, Dino, tam jest niebieskie domino. Te domina wyglądają jak niebieska chmurka. Świetnie! Zobaczmy, jakie inne kształty możemy znaleźć. Zobacz, Dino, tam są żółte domina. I te domina formują żółte słoneczko.
Aha. Idealnie, Dino. Aha. Odnaleźliśmy wszystkie domina. Powtórzmy je teraz. Czerwona literka A. Zielona literka B. Niebieska chmurka. I żółte słoneczko. Pa, Dino! Do zobaczenia następnym razem! Hej, Dino! Cześć, Dina! Cóż za wspaniały śnieżny dzień! Czy chcielibyście się dzisiaj nauczyć czegoś nowego? Może czegoś związanego ze świętami Bożego Narodzenia? Doskonale! Wiecie, co robić? Naciśnij przycisk Dino i zobaczymy, czego nauczymy się dzisiaj! Cyferki! To oznacza, że będziemy się uczyć liczyć! Ciekawe, co będzie dalej. Zobaczcie, to lokomotywa. To znaczy, że będziemy jeździć. Choinka? To może oznaczać tylko jedno. Szukanie świątecznych przedmiotów. Aha. Chodźmy znaleźć nasz pociąg. Czy to nie brzmi jak super zabawa? Doskonale. Czy już słyszycie nadjeżdżający pociąg? On tam jedzie. Wskakujcie, dinozaury. I zaczynamy liczyć. Dina, czy coś już widzisz? Tak jest. To świąteczny pudding. Doskonale, Dina. Znalazłaś pierwszy świąteczny przedmiot. A ty co widzisz, Dino? Wow, Dino! Znalazłeś świąteczny prezent! To nasz już drugi świąteczny przedmiot. A tu mamy kolejny Dina! To choinka! Nasz trzeci przedmiot świąt. Poszukamy jeszcze jakichś, moje dinozaury? Co to takiego, Dina? Widzisz coś, ale nie wiesz, co to jest? Podjedźmy trochę bliżej i zobaczmy, czy możemy go rozpoznać. Dobra robota, dinozaury. Udało się! To świąteczny indyk! Nasz czwarty świąteczny przedmiot! Ale on smacznie pachnie! Pychota! Skosztujecie kawałek? Śmiało, Dino i Dina! Zasłużyliście na nagrodę! Ale dzisiaj mieliśmy super dzień zabawy i nauki! Policzyliśmy tyleż wesołych świąt! Hej, Dino, jak się miewasz? Dino, czy chciałbyś się przelecieć balonem na gorące powietrze? Zatem wskakuj! Wow, lecimy w powietrze! Zobacz, Dino, tam jest obręcz. Przelećmy przez nią. Wspaniale, Dino, udało ci się. Zobacz, tam jest zielony obręcz. Przelećmy przez nią. Doskonale, Dino. Jesteś w tym najlepszy. Szukajmy dalej.
Żółta obręcz. Wiesz, co robić, Dino? Uhu! Udało się! Lecimy dalej! Zobacz, Dino, tam jest pomarańczowa obręcz! Dalej, Dino, lecimy! Udało się! Ale super! A to jest czerwona obręcz! Myślisz, że uda się nam przez nią przelecieć? Okej, musimy tylko wzbić się wyżej. Doskonale, Dino! Jesteś wspaniałym pilotem! I przy okazji nauczyliśmy się tylu nowych kolorów. Czy chcesz je powtórzyć? Przelecieliśmy się przez niebieską obręcz, przez zieloną, przez żółtą, a także pomarańczową, czerwoną też. Mieliśmy dzisiaj super zabawę. Do zobaczenia, Dino! Cześć, Dino! Czy chciałbyś zakręcić maszyną i zobaczyć, czego się dzisiaj nauczymy? Zatem zróbmy to! Aha! Będziemy uczyć się dzisiaj o kolorach i liczbach! W dodatku będziemy szukać wielkanocnych jaj. Tylko ciekawe gdzie? Na naszym placu zabaw. Doskonale. Ruszajmy w drogę. Cześć, Dino. Cześć, Dina. Zaczynajmy nasze poszukiwania jajek. Ciekawe, gdzie pierwsze się kryje. Rozdzielmy się, dzięki czemu znajdziemy je szybciej. Znalazłeś je, Dino. Pierwsze jajeczko jest czerwone. Ty też znalazłaś jedno, Dino. I te jest koloru zielonego. Wow, jesteście w tym naprawdę dobrzy! Kolejne jajko jest koloru żółtego! Ciekawe, czy kolejne jajeczko jest na tej karuzeli, Dina? Tak jest! Jajko numer 4 jest niebieskie. Pozostało tylko jeszcze jedno i musi być gdzieś tutaj. O, tu jest! Jajko numer 5 jest koloru białego. Teraz możemy je wszystkie powtórzyć. Jajko numer 1 jest czerwone. Jajko numer 2 jest zielone. Jajko numer 3 jest żółte. 4
niebieskie, a 5 białe. Doskonale, moje dinozaury. Znowu wam się udało. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, Dino. Czy chciałbyś dzisiaj pograć z Dino w chowanego? Doskonale. Zatem zaczynamy. Gdzie jest Dina? Myślę, że powinieneś poszukać za tym murkiem. Tutaj jest. Spróbujmy jeszcze raz. Gdzie ona się schowała, Dino? Masz rację. Przeszukajmy te pudełka. Spróbuj innego, Dino. Doskonale! Okej, Dina. Poszukajmy innego miejsca na chowanie się. Masz jakiś pomysł, Dino? Przyjrzyjmy się temu koszowi na śmieci. Tutaj jest! Okej, zagrajmy jeszcze raz. Gdzie jest Dina? Oczywiście. Mogła się schować w tych krzakach. Znaleźliśmy cię, Dina. Ale dzisiaj mieliśmy super zabawę. Do zobaczenia wkrótce, przyjaciele. Cześć, Dino. Cześć, Dina. Jak się dziś macie? Czy chcielibyście nauczyć się czegoś nowego? Dobrze. Wiesz, co robić, Dino? Naciśnij czerwony przycisk i zobaczmy, co pokaże nam nasza maszyna. Jaka piękna tęcza z chmurkami! Kolorem dzisiejszego dnia będzie... żółty! Mamy też mały bonus! Pociąg Marek! Doskonale! Zaczynajmy naszą przygodę! Pociąg Marek pomoże nam odnaleźć nasz dzisiejszy kolor, czyli żółty! Dino, Dina, czy jesteście gotowi? Okej! Naciśnij zielony przycisk i ruszamy! Dobrze się trzymajcie! Wyruszamy na przygodę w poszukiwaniu przedmiotów koloru żółtego! Co to takiego, Dino? Tak jest, Dino! To żółty kwiatek! Czyż nie jest piękny? Weźmy go ze sobą.
Aha. Jedźmy dalej, poszukajmy innych rzeczy koloru żółtego. Dina, czy widzisz, co tam zwisa z drzewa? Tak jest, Dina. To są żółte banany. Weźmiemy jednego ze sobą? Okej, Dina. Weźmy dwa. Jeden dla ciebie i jeden dla Dino. Jeden banan, dwa banany. Okej, dinozaury. Czy możemy znaleźć coś jeszcze, co jest koloru żółtego? Dobrze, ruszajmy. Dino, Dina, spójrzcie. To żółty ptaszek. Czyż nie jest on piękny, Dino? Zapytaj go, czy z nami nie pojedzie pociągiem. Znaleźliśmy jeden, dwa, trzy przedmioty koloru żółtego. Jaki kolor się dzisiaj nauczyliśmy, Dino i Dina? Tak jest. Nauczyliśmy się dzisiaj o kolorze żółtym. Znaleźliśmy żółty kwiatek, żółte banany oraz żółtego ptaszka. Doskonale, Dino i Dina. Co to takiego, Dina? Chciałabyś zjeść żółtego banana? Oczywiście, że możesz. Smacznego, Dino i Dina. Do zobaczenia następnym razem. Hej, Dino. Cześć, Dina. Jak się dziś macie? Czy chcielibyście dzisiaj nauczyć się czegoś nowego? Doskonale. Wiesz, co robić, Dino? Naciśnij przycisk i zobaczymy, co pokaże nam nasza maszyna. Zobacz, to numery. Zobaczymy, co będzie następne. To skakanka! Ciekawe, gdzie będziemy skakać. Zobacz, Dina, to twoje ulubione. W parku będziemy się uczyć liczyć. Czy to brzmi jak dobra zabawa? Doskonale! Poczekajcie, tu dinozaury. Nie zapomnieliście czegoś? Potrzebujemy skakanki. To niebieska skakanka, dinozaury. Czy jesteście gotowi na wycieczkę do parku Dino i Dina? Wspaniale, zatem idźmy tam i zacznijmy uczyć się numeru. Hej, dinozaury. Okej, kto zacznie pierwszy? Dobry pomysł, Dino. Możemy zawiesić ją między tymi dwoma drzewami. Idealnie. Okej, Dino, zaczynasz? Dobra robota, Dino. Zobaczmy, ile razy uda ci się przeskoczyć. Gotowy? Start. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wow, Dino, to było fenomenalne. Brakuje ci tchu? To dobre ćwiczenie, czyż nie? Dina, czy chciałabyś spróbować? Gotowa? I start! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć! Jesteś też zmęczona, Dina? Wow, Dina, musisz być bardzo zdrowa. Musisz nauczyć się, Dina, jak być tak zdrowy. A może razem poskaczecie na skakance? Okej, zróbmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Świetnie.
Świetnie, Dino, udało ci się. Doskonale, moi przyjaciele. Nauczyliśmy się dzisiaj tak wielu numerów. Czy je pamiętacie? Tak jest, Dino. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Świetna robota. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, Dino. Cóż za wspaniały letni dzień. Tak się cieszę, że cię widzę. Czy widziałeś te wszystkie lilie wodne? Zobacz, one są przepiękne. Mamy tu żółte, niebieskie, a nawet czerwone. Mam pomysł. Czy chciałbyś pobawić się w przeskakiwanie rzeki po liliach? Doskonale. Zatem zaczynajmy. Dobrze, zaczniemy od skakania po żółtych. Jesteś gotowy, Dino? Wow, fenomenalnie! Udało ci się! A teraz niebieskie lilie wodne. Zobacz, Dino! Możesz też skoczyć na ten pień drzewa, żeby przeskoczyć na drugą stronę. Teraz, Dino, skacz! Doskonale! Jestem pod wrażeniem! I na sam koniec czerwone lilie. Tylko bądź ostrożny. Tam jest wielki głaz. Doskonale! Jesteś super klawy! Ale to była zabawa. Powtórzmy teraz kolory, których się nauczyliśmy. Lilie wodne są żółte, niebieskie i czerwone. Ale dzisiaj mieliśmy super zabawę, Dino. Do zobaczenia w następnym odcinku! Cześć, Dino. Cześć, Dino. Czy chcielibyście dzisiaj pobawić się z maszynką do banieczek? Moglibyśmy też pouczyć się o kształtach. Doskonale. Zaczynajmy. Zobaczcie, tu jest pierwsza maszyna do banieczek. Ciekawe, co to będzie. Banieczki są w kształcie kulek. Dalej, przyjaciele, rozbijmy je. Udało się, doskonale. Kolejna maszyna do banieczek. Ciekawe, co ona zrobi. Te banieczki są w kształcie kwadratu. Wspaniale! Poszukajmy kolejnej maszyny. Tam jest! Ciekawe, co za kształty wytworzy. Trójkąty! Banieczki są chyba zbyt wysoko dla was, ale mam jakiś pomysł. Możemy użyć trampoliny. Uh-huh.
Wow, ale to była zabawa. Kontynuujmy. A tu jest ostatnia maszyna. Co to będzie? Gwiazdki, jakie piękne! Ich też nie możecie dosięgnąć. Ale na szczęście mamy trampolinę. Doskonale jesteście tacy mądrzy. Udało nam się złapać wszystkie banieczki. Ale dzisiaj mieliśmy zabawy, jak zwykle. Do zobaczenia, moi przyjaciele.